przed nami piękny temat, kombinacje bez powtórzeń. Myślę, że każdy w jakiś sposób kombinuje, tak? Lepiej, gorzej, tak się mówi, ale kombinujemy. Ale my teraz będziemy lepiej kombinować, bo będziemy kombinować matematycznie. I cóż to jest takiego kombinacja bez powtórzeń? K-elementową kombinacją bez powtórzeń utworzoną ze zbioru n-elementowego, tutaj macie założenia, nazywamy każdy k-elementowy podzbiór tego zbioru. O co tutaj chodzi? Czyli wiemy, że kombinacja jest zbiorem, to po pierwsze. Po drugie, jest to podzbiór utworzony z n-elementowego zbioru. Pamiętajcie, że podzbiór jest również całym zbiorem. I teraz tak, taką kombinację będziemy stosować wtedy, gdy z jakiegoś większego zbioru wybieramy coś mniejszego, ewentualnie no wszystko wybieramy, ale to wybór wszystkich elementów to żaden wybór, to jest jedna sytuacja, czyli jeszcze raz, wybieramy z czegoś większego coś mniejszego i kolejność nie odgrywa roli w tym, co tworzymy. Czyli czym się różni zbiór od ciągu, właśnie jest związany z tym, z tą kolejnością, czy zbiór to nie to samo, co ciąg. Bo kombinacja jest to, co tutaj wspomniałem, że kolejność elementów nie ma znaczenia. Ja mam wybrać po prostu jakąś grupę osób z jakiejś większej grupy, natomiast nie obchodzi mnie, w jakiej kolejności ja ten wybór dokonuję. Ok, ale żeby tutaj nie dyskutować, no to oczywiście przejdźmy do zadań. I tutaj jeszcze to twierdzenie, które mówiliśmy na poprzedniej lekcji o symbolu Newtona, no to właśnie taką k-elementową kombinację utworzoną ze zbioru n różnych elementów obliczamy ze wzoru właśnie, którym jest symbol Newtona. Oznaczamy kombinację literką C, na dole piszemy n, na górze k, no i to jest n nad k, czyli krótko mówiąc n silnia, n minus k silnia i razy k silnia. Kombinację oznaczamy, tak jak mówię, literką C. N to jest liczba elementów w zbiorze tym głównym, tym wyjściowym, można powiedzieć. Natomiast K jest to liczba elementów w tym, co tworzymy. I proszę bardzo, mamy zadanie. Na ile sposobów można wybrać czteroosobową delegację z grupy 7 osób? Zatem zbiór osób, z których czerpiemy elementy, zawiera 7 elementów, czyli N jest 7. Natomiast my tworzymy podzbiory czteroelementowe, czyli K jest równe 4. Z życia doskonale wiemy, że jak ja wybieram czteroosobową delegację, to nieważne, czy najpierw będzie Jacek, Kasia, czy Kasia, Jacek w tej delegacji, po prostu będą stanowić grupę. A zatem będę miał kombinację C 4 z 7 i to tak się często mówi, 4 z 7. Matematyk to doskonale zrozumie. No i zgodnie z symbolem Newtona będę miał 7 silnia na 4 silnia przez razy jeszcze 3 silnia, a to się równa. No, działania na temat symbolu Newtona były na poprzednich zajęciach, więc odsyłam do tamtych zajęć, jakby ktoś nie pamiętał. Natomiast ja tutaj już troszeczkę to skrócę. 3 silnia to jest 6, czyli mam 35 możliwości. A zatem takich delegacji czteroosobowych utworzonych z grupy 7 osób jest 35. Kolejne zadanie. Mamy grupę 3 kobiet i 4 mężczyzn i chcemy wybrać z nich 3 osoby, czyli wybieramy 3 osoby. I chcemy, żeby w skład tej takiej trzyosobowej delegacji, możemy nazwać, weszły same kobiety. A zatem potrzebuję wybrać 3 kobiety, no i z kobiet oczywiście, bo muszę wybrać 3 osoby z kobiet, tak? Czyli a kobiet mam 3, czyli 3 z 3. Zgodnie z symbolem Newtona 3 nad 3 to jest 1, a więc taką możliwość mam jedną. Czy ja muszę tutaj sięgać akurat, żeby zastosować symbol Newtona? No nie, no jeżeli ja mam 3 kobiety i mam wybrać 3 osoby, które mają być kobietami, no to ja muszę te 3 kobiety wziąć wszystkie naraz i mam jedną możliwość. Dobrze, podpunkt B. Byli sami mężczyźni. No więc ja potrzebuję 3 mężczyzn, a mogę ich wziąć z 4. Więc zgodnie z symbolem Newtona mam 4 nad 3. Po rozpisaniu będzie to 4.
Podpunkt C. Były dwie kobiety i jeden mężczyzna. Czyli dwie kobiety i jeden mężczyzna. Taki zapis teraz zastosuję, taki symboliczny. I teraz tak, skoro mam mieć dwie kobiety, to znaczy dwie z trzech. Bo mam dwie kobiety wziąć, a trzy mam w ogóle do wyboru. I teraz i wiemy w matematyce, że to jest mnożenie. Mam wziąć jednego mężczyznę, no a wszystkich mężczyzn mam czterech, czyli jednego z czterech. I pięknie to widzicie, wychodzi. Tu mam 3 nad 2 razy 4 nad 1, więc można to rozpisywać, nie ma problemu. To jest 3 razy 4, czyli 12. I kolejne zadanko. Mamy 8 chłopców i 9 dziewcząt. Wybieramy 4 osoby, czyli wybieramy z nich 4 osoby. Czyli widzicie, tak sobie zapisuję to, co mnie interesuje do liczenia. Ile jest możliwości wyboru tych 4 osób, aby wśród nich, podpunkt A, byli sami chłopcy. Czyli ja mam wybrać 4 chłopców i nikogo więcej. A zatem 4 chłopców mogę wybrać na 4 z 8, no bo 8 chłopców mam do wyboru, czyli będzie to 8 nad 4, no i dalej to już pozostaje nam po prostu policzyć, ile to będzie, czyli 5, 6, 7, 8, tak, 4 silnia, czyli 2 razy 3 razy 4, no to tu nam się to skróci i zostaje nam 70. Podpunkt B. Połowę stanowiły dziewczęta. No więc jak połowę z 4 osób mają stanowić dziewczęta, to znaczy, że ja mam wziąć 2 dziewczyny i 2 chłopców, bo pamiętamy, cały czas mam mieć układ 4 osób. Wcześniej tutaj nie rozpatrywałem dziewcząt, no bo musiałbym dopisać tutaj i 0 dziewcząt na przykład. No ale 0 dziewcząt, no to bym miał taką kombinację, może tak wtrącę, już dokończę to, co wtrąciłem. Miałbym 0 z 9, a 0 z 9, czyli 9 nad 0, to jest oczywiście 1. Więc tutaj nie ma sensu dopisywać tego, ale będą zadania, gdzie będziemy dopisywać. No dobra, wracamy tutaj. Dwie dziewczyny i 2 chłopców, bo 4 osoby, czyli 2 dziewczyny mogę wziąć z 8, a 2 chłopców mogę wziąć, 2 dziewczyny z 9 dziewczyn, dobrze, a chłopców mamy 8, ok. Czyli mam tutaj 9 nad 2 razy 8 nad 2. No i jeżeli wiemy, że mamy taki fajny wzorek, że n nad 2 to jest n nad n, n razy n minus 1 na 2, no to nie muszę rozpisywać tych symboli Newtona. Jeśli nie wiem, no to bym sobie tam rozpisał. Ja sobie tutaj skorzystam. A co tam? O, dobrze. No i równa się ostatecznie. Jak to wszystko policzymy, wymnożymy, to wyjdzie nam 1008. Przejdźmy do punktu C. Mamy tam takie coś, że 3 dziewczyny mają być i 1 chłopiec. Sprawdzam, czy cały układ zawiera 4 osoby. Zawiera, więc nic nie muszę uzupełniać. Więc 3 dziewczyny, no to 3 dziewczyny mogę wybrać z 9. I, czyli razy 1 chłopiec z 8. A zatem mam 9 nad 3 razy 8 nad 1. No i mogę sobie tutaj rozpisać ewentualnie, jak troszeczkę posiedzicie w tych symbolach Newtona, no to też będziecie mieli taki wzorek pewnie dosyć często występujący, n nad 3, ale ja może tutaj rozpiszę 9 silnia, 3 silnia, 6 silnia, no 8 nad 1 to jest 8 i tutaj mam tak, 7 razy 8 razy 9 przez 3 silnia to jest 6, a to 6 silnia wcześniej to już skróciłem i razy 8 i ostatecznie będziemy mieli wynik, no troszkę dużo tu będzie, znaczy może nie tak dużo, bo się poskraca, 672. I przejdźmy do punktu D. No jest chyba najciekawszy, bo w tym układzie ma być co najmniej jeden chłopiec. No i tutaj zaczynają się takie troszeczkę schodki, ewentualnie może nie tyle schodki, co trzeba po prostu bardziej uważać. Co to znaczy co najmniej jeden chłopiec? Co najmniej jeden chłopiec to znaczy, że w tych 4 wybranych osobach może być jeden chłopiec, 2, 3 lub 4. I teraz pamiętamy, że cały czas wybieramy 4 osoby. Wobec tego może to być jeden chłopiec
i wtedy muszą być trzy dziewczyny, bo to ma być jeden układ, tak? Lub może być dwóch chłopców i dwie dziewczyny, bo razem pamiętamy cztery osoby. Lub może to być trzech chłopców i wtedy jedna dziewczyna, żeby było cztery. Lub czterech chłopców, no ja tutaj napiszę i zero dziewcząt, tak żeby konsekwentnie tutaj tą taką parę jakby mieć. No i teraz jak to przeniesiemy na zapis kombinacji, to mam kombinacja. Jeden chłopiec, a chłopców było 8, czyli 1 z 8 razy 3 z 9 lub to jest plus, czyli mamy tutaj regułę i mnożenia i dodawania. Dwóch chłopców z 8 i dwie dziewczyny z 9 plus trzech chłopców z 8 i jedna dziewczyna z 9 plus czterech chłopców z 8 i jedna dziewczyna i 0 dziewcząt, 0 tutaj, 0 dziewcząt z 9. No i tu już nie będę tego rozpisywał, bo pokazywałem, jak to się rozpisuje. Natomiast oczywiście po wyliczeniu będziemy mieli 2254 możliwości. Zatem zadanie bardzo ładnie pokazuje różne sytuacje, pokazuje, że jeżeli ja wybieram cztery osoby do takiego układu, a na przykład rozpatruję sytuację, że ma być jeden chłopiec w takim układzie, to nie tylko rozpatruję w tym przypadku, że wybieram jednego chłopca z 8, bo jest ich 8, ale nasz układ ma zawierać cztery osoby. Więc jak ja tutaj wziąłem jedną osobę, to jeszcze mi brakuje trzech osób z tych 9. To jest taka ciekawa też sytuacja fajna, bo zobaczmy, że to, co u góry tutaj jest w tych kombinacjach, to jest liczba tych osób w sumie, które muszą się znaleźć w układzie, czyli wszędzie ta suma wynosi 4. A zobaczmy na dole, zawsze jest 8, 9 i jest to suma tak jakby wszystkich elementów, które występowały w zadaniu. Warto zwracać na to uwagę, czasem pozwala uniknąć błędu, czy znaleźć wręcz błąd. I kolejne zadanko. W urnie jest 7 kul białych, 2 zielone i 1, 2 czarne i 1 zielona. Czyli mogę sobie to tak wyobrazić nawet. Mam 7 białych, 2 czarne i 1 zielona. Ile jest możliwych sposobów wyboru dwóch kul? A więc tu jest ważne stwierdzenie, że wybieram z tego dwie kule, tak aby podpunkt A, kule były różnych kolorów. No zatem mamy tutaj trzy kolory w urnie, więc muszę wybrać tak jakby wszystkie możliwe pary kolorów. A więc może to być biała z czarną, lub może to być biała z zieloną, lub może to być czarna z zieloną. Nie rozpatruję już sytuacji na przykład czarna z białą, bo w zadaniu nie piszą, że te kule są jakieś ponumerowane, że one są różne, tak, że mają kolor oprócz tego numer. Więc traktujemy, że te kule są zupełnie takie same. A zatem, żeby wybrać kulę białą, to mam możliwości 1 z 7 i teraz czarną, czyli 1 z 2 lub 1 z 7, bo biała i 1 z 1, bo zielona lub kombinacja 1 z czarnych, czyli 1 z 2 i 1 z 1, bo zielona. No i to jest 7 razy 2 plus 7 razy 1 plus 2 razy 1, czyli mamy 23. Okay. Natomiast słuchajcie, czy ja muszę wchodzić w kombinację? Zawsze podkreślam w kombinatoryce, zresztą ogólnie w matematyce, że myślenie jest zawsze ponad wzorami. I teraz jeżeli ja taki układ, tutaj może obok sobie napiszę, będę miał biała, czarna lub biała, zielona lub czarna, zielona, no to popatrzmy, przecież tu zwykła reguła mnożenia i dodawania zachodzi. Białych mam 7, czarnych mam 2, lub, czyli dodać, białych 7, zielonych 1, lub czarnych 2, zielonych 1. A więc widzimy, że akurat ten podpunkt jest tak prosty, że mogę bez problemu rozpisać to za pomocą reguły mnożenia, nie wchodząc w kombinację. I tak czasem będzie, także wiele zadań można zrobić na kilka sposobów. Warto sięgać na różne sposoby. Dobrze, podpunkt B.
obie kule były białe. Więc mam tu białą i tutaj białą, ale tutaj teraz uwaga z regułą mnożenia. Powiedziałem wcześniej, że te kule danego koloru, one są nierozróżnialne. Więc taki układ, gdybym tu wziął biała, biała i napisał 7 razy 6, niestety to by było źle, dlatego że traktowałbym, że jedna kula jest inna, biała kula jest inna od drugiej kuli białej. Tak mógłbym zrobić, gdyby te kule białe miały jeszcze numery inne. A zatem tutaj już jest ewidentnie, trzeba przejść do kombinacji, czyli wybieram dwie kule z 7. Bo dla nas te kule białe są nierozróżnialne i nie ma znaczenia, którą wybiorę w którym momencie. Czyli mam 2 z 7, 7 nad 2, no to będzie 7 razy 6 nad 2, czyli 21. Podpunkt C. Kule były tego samego koloru, więc mogą to być dwie białe lub dwie czarne. O, nie piszę biała-biała czy czarna-czarna, bo bym wtedy, jest niebezpieczeństwo, że wziąłbym jakąś kolejność pod uwagę, a tutaj nie ma znaczenia. Czyli mogę mieć dwie białe lub dwie czarne. Oczywiście dwóch zielonych z jednej zielonej, no to się nie da zrobić. Czyli mam 2 z 7, dodać 2 z 2, czyli 2 z 7 było wcześniej wyliczone, to jest 21, a 2 z 2 to jest oczywiście 1, czyli ostatecznie 22. 22 możliwości. Podpunkt D jest ciekawy. Przynajmniej. Przynajmniej jedna kula była biała. Co to znaczy przynajmniej jedna kula była biała? No, że albo jedna kula była biała, albo dwie. Więc mogę mieć układ taki. Biała z czarną lub biała z zieloną lub dwie białe. A zatem biała z czarną, czyli mam jedną białą i jedną czarną lub jedną białą i jedną zieloną, czyli tu jedna zielona, lub dwie białe, czyli 2 z 7. No tu się łatwo, pięknie liczy, będzie 14 plus 7, plus tam wcześniej było to liczone 2 z 7, 21, czyli mamy ostatecznie 42 możliwości. Zatem też zadanko bardzo ładnie pokazuje specyfikę kombinacji. Przede wszystkim tutaj zwróćcie uwagę na ten podpunkt B, podpunkt A. W podpunkcie A można było regułę mnożenia zastosować, ale w podpunkcie B, gdyby ktoś chciał zastosować regułę mnożenia i napisałby tutaj 7 razy 6, tak jak ja tu wcześniej pokazywałem, musiałby to podzielić przez 2, bo zamiana w takim układzie nie ma znaczenia. Gdyby podzielił na 2, byłoby w porządku. I kolejne zadanie dotyczące kart. No myślę, że każdy z Was w jakieś karciane gry grał. No oczywiście gra w karty też myślenie rozwija, tylko trzeba uważać, żeby w jakiś hazard przypadkiem nie wpaść, więc raczej takie gry sportowe wybierać, na przykład bridge. Dobrze. No i mamy tak. 52 karty i z nich losujemy 4 karty. Ile jest możliwych takich wyników? Żeby w podpunkcie A mieć dwie damy i dwa asy. No myślę, że chyba tutaj wiedza Wasza na temat kart jest na tyle dostateczna, że wiemy, że dam wszystkich jest 4, asów jest 4, czyli każdej figury czy każdej karty o danej wartości jest 4 sztuki. No i teraz popatrzmy, mam dwie damy i dwa asy. To już jest od razu 4 karty, bo ja mam 4 losować, a więc wybieram 2 damy z 4 i tutaj oczywiście mnożenie, 2 asy z 4. No więc rozpisujemy 4 na 2 razy 4, o znowu ułamek mi się wkradł, 4 na 2, czyli będzie to 6 razy 6 po rozpisaniu, czyli wynik 36. Już teraz ograniczę się troszeczkę do tego rozpisywania, wolę omówić tę strategię. Przejdźmy do punktu B. Mamy mieć teraz 3 karty młodsze od 9 i jednego króla. Więc karty młodsze od 9 mają wartość 2, 3, to jest 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. No i króla, króli wiemy, że mamy 4. I teraz tak, czyli dwójek mam 4, trójek mam 3, więc tych kart wszystkich tu jest tak jakby rodzajów 7 razy 4, czyli 28. No i teraz tak, muszę wybrać 3 karty, no nazwijmy młodsze, tak,
i jednego króla, młodsze od dziewiątki, oczywiście tu wypisałem. Wobec tego muszę wybrać trzy karty z 28 i jednego króla z 4. A zatem rozpisujemy 28 silnia na 25 silnia razy 3 silnia, 4 nad 1 to jest 4. Teraz tutaj rozpisuję 28 silnia jako 25 silnia razy 26, 27, 28. I to przez 25 razy 3 silnia razy jeszcze 4. To mi się skraca. 3 silnia to jest 2 razy 3, tak? Czyli powiedzmy dwójkę skrócę tutaj, a trójkę skrócę z 27. I teraz kalkulator bierzemy i ostateczny wynik to 13104. No, ktoś powie, dlaczego tu kombinację stosuje. No, przecież nie ma znaczenia kolejność w kartach, a kombinacja ma tą cechą, taką ważną kombinację jest to, że wybieram coś mniejszego z czegoś większego i kolejność nie ma znaczenia. Dobrze, podpunkt C. Mamy mieć trzy figury. Figury to as, dama, król albo walet. Więc mamy cztery rodzaje i po cztery w każdym kolorze, więc mamy 16 figur. I karta, która nie będzie figurą, tak zwana blotka, no to jest ich 36. Czyli dwójek 4, trójek 4 i tak jakbyśmy do dziesiątki zliczyli, mamy 36. I teraz my mamy mieć trzy figury w naszym układzie, bo to było takie przygotowanie tylko ilościowe. Trzy figury i jedna karta, która nie jest figurą, nazwijmy tam blotka tak zwana. Czyli przechodzę na kombinację. 3 z 16 i 1 z 36. No i tutaj symbole Newtona wchodzą w grę. 36 nad 1 to jest oczywiście 36. A tutaj rozpisuję. Może tym razem skrócę. Będę miał 14, 15, 16 przez 2 razy 3. I razy 36 i również kalkulatorem możemy uzyskać wynik, który wynosi 20160. Zatem podsumowując nasze rozważania, kombinacje bardzo często stosujemy w życiu, bo w grach na przykład losowych, tak, wszelkiego rodzaju gry losowe, losowania, czy w sporcie na przykład, jak są tworzone grupy drużyn piłkarskich, tak, na jakieś mistrzostwa świata czy Europy, to tam, żeby możliwości wszystkie wyliczyć, jak najbardziej kombinacje czy symbol Newtona ma zastosowanie. Kombinacje, jeszcze raz przypomnijmy na koniec, stosujemy wtedy, kiedy ze zbioru n różnych elementów wybieram k elementów i w tym, co tworzę, kolejność nie ma znaczenia i oczywiście elementy nie mogą się powtórzyć. Oczywiście k musi być mniejsze bądź równe n. Tak potocznie się mówi, że wybieram coś mniejszego z czegoś większego, ale pamiętajcie, że ja mogę też n elementów wybrać z n. Tylko pamiętamy, że kombinacja n elementowa z n to jest 1. To na poprzedniej lekcji omówiliśmy o symbolu Newtona i n nad n to jest zawsze 1, więc taki wybór wszystkich elementów ze wszystkich, no to wiadomo, jest jeden układ. Układ, w którym, powtarzam, kolejność nie ma znaczenia. Kombinacja jest zbiorem, a w zbiorze kolejność nie ma znaczenia.